Witajcie, kochani. Nazywam się Anna Pawelec i zapraszam Was na kolejny podcast. Tym razem będzie inaczej, wyjątkowo. Po pierwsze, dlatego, że jest to materiał znacznie obszerniejszy od swoich poprzedników, a po drugie, dlatego, że dotyczy bardzo ważnego tematu, a mianowicie poczucia pustki. Pustka opisuje szereg emocji, w tym uczucie samotności smutku, uczucia odrętwienia czy odłączenia. Uczucia te mogą być normalne, gdy pojawiają się w bezpośredniej reakcji na stratę, traumę lub inne trudne wydarzenie życiowe. Kiedy jednak trwają dłużej niż stresując okoliczności, gdy stają się przewlekłe, wpływają na zdolność naszego normalnego funkcjonowania, to mogą stanowić przyczyną problemów natury psychicznej. czyli Wskazują na głębszy problem psychologiczny. Uczucie pustki jest często związane z traumą, jak wspomniałam, być może nawet taką, która wydarzyła się dawno temu. Badania wykazały, że osoby, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie, przemocy emocjonalnej na przykład, częściej zgłaszają chroniczne uczucie pustki. Uczucie to jest również powszechnie zgłaszane przez ludzi, którzy tracą kogoś lub coś. Co kochają. Może to być związane ze śmiercią bliskiej osoby, poronieniem, zerwaniem, zakończeniem związku, a nawet utratą pracy czy pozycji społecznej. Podczas gdy smutek jest naturalną reakcją na stratę i obejmuje również poczucie pustki, to doznania te w naturalny sposób powinny z czasem zacząć maleć i ustępować. Bywa też, że uczucie pustki odzwierciedla coś. Czego brakuje nam w życiu? Może to być związane z trwaniem w pracy, związku lub miejscu, z którym nie czujemy się już związani. Innym razem odzwierciedla to nasz wewnętrzny problem psychologiczny, taki jak zaburzenie nastroju czy zaburzenie osobowości, ponieważ pustka jest używana do opisania wielu różnych emocji i subiektywnych doświadczeń, odczuć, Istnieje tym samym wiele różnych wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn, które mogą leżeć u podstaw problemu. Często ludzie, którzy przeszli przez coś bolesnego, traumatycznego, jak znęcanie się czy utrata kogoś wyjątkowo nam bliskiego, rozwijają sposoby radzenia sobie, które nie do końca są zdrowe. Na przykład mogą tłumić swoje emocje narkotykami, alkoholem, seksem. Rzucając się w wir pracy czy kolejny związek, zamiast faktycznie te doświadczenia przepracować. Nie ma jednej definicji pustki, co do której zgodziliby się wszyscy eksperci, co oznacza, że pustka jest czasami używana jako termin opisujący szereg różniących się od siebie w jakimś stopniu wewnętrznych doświadczeń czy doznań. Podam tutaj kilka. Mm. Kilka odczuć, rodzajów odczuć, które wpisałyby się w jedno hasło pustka. Anhedonia. Opisują na uczucie utraty zainteresowania i przyjemności płynących z wcześniej lubianych czynności. Ludzie mogą nadal wykonywać daną aktywność niegdyś satysfakcjonującą. A pozostawać pod wpływem znudzenia czy poczucia niespełnienia. Samotność opisuje pustkę i smutek, które pochodzą z braku więzi społecznych. Samotność może nawet wystąpić, gdy ludzie są otoczeni przez innych, nawet bliskich, ale czują, że ci ludzie tak naprawdę ich nie widzą, nie rozumieją czy o nich nie dbają. Beznadzieja jest rodzajem pustki. W której ludzie zaczynają myśleć, że ten stan nigdy się nie skończy, że tak jak jest, będzie już zawsze. Poczucie beznadziei może wystąpić, gdy człowiek zrezygnuje z możliwości poprawy swojej sytuacji w przyszłości, poczynając od teraz, powodując poddanie się okolicznościom i uznanie, że życie jest pozbawione sensu i celu. Bezwartościowość, poczucie wstydu lub bycia. Niewystarczającym na jeden lub więcej sposobów. Ludzie, którzy czują się bezwartościowi, często opisują to jako bycie małym, nieistotnym, a pustka pochodzi u nich głównie z założenia, że z natury rzeczy brakuje im dobrych cech, talentów, mocnych stron. Rozpacz jest intensywną formą emocjonalnego bólu, który jest przytłaczający. Nie może nawet wydawać się bezdenny. Ludzie, którzy odczuwają rozpacz, nie czują się emocjonalnie odrętwieni, a raczej pozbawieni szczęścia i nadziei. Oddzielenie. Poczucie oddzielenia może oznaczać wiele rzeczy. Niektórzy czują się odłączeni od grupy, od społeczeństwa, podczas gdy inni czują się emocjonalnie lub fizycznie odłączeni od siebie, oderwani. Odłączeni od życia, jakby po prostu wykonywali automatyczne ruchy. Odrętwienie, no poczucie niemożności doświadczenia jakichkolwiek emocji, często jest mechanizmem obronnym, który ludzie rozwijają, aby poradzić sobie z bólem emocjonalnym zbyt dużym, jak na własne siły. Często pojawia się w odpowiedzi na traumę, nadużycia lub stratę. Lub po prostu odwrócenie uwagi od emocji. Tęsknota. Często bierze się z poczucia, że czegoś, kogoś brakuje nam w życiu. Czasami łatwo zidentyfikować to, czego lub kogo brakuje, a innym razem nie jest to takie oczywiste. Czasem wszechobecne poczucie bycia niezadowolonym, niespełnionym i pragnienia czegoś, nie wiedząc dokładnie czego. Bywa, że tęsknimy nie tylko za ludźmi czy zwierzętami, a nawet miejscami nam bliskimi, lub za czymś niezidentyfikowanym. Wiele z powyższych odczuć, uczuć bywa objawami zaburzeń zdrowia psychicznego, no oczywiście po spełnieniu wielu innych warunków i diagnozie specjalisty. Natomiast warto mieć świadomość, z czym możemy mieć do czynienia, kiedy opisane. Mm, Przeze mnie przed chwilą stany stają się permanentne. Zaburzenie osobowości typu borderline. Osoby takie często doświadczyły intensywnej traumy i rozwinęły nieprzystosowawcze sposoby radzenia sobie z bólem emocjonalnym. Ludzie ci często doświadczają intensywnych lęków przed porzuceniem, mają trudności z regulowaniem swoich emocji. Chroniczne uczucie pustki, często doświadczane przez osoby z BPD, może nawet prowadzić do destrukcyjnych zachowań, takich jak samookaleczanie, czy wywoływanie burz w związkach, bliskich relacjach, aby poczuć coś i przeciwdziałać temu odrętwieniu, które odczuwają. Zespół stresu pourazowego, PTSD. Niektóre osoby z PTSD... Doświadczają emocjonalnego odrętwienia lub poczucia pustki po traumatycznym wydarzeniu. Często jest nieświadomą próbą ochrony przed bólem emocjonalnym, związanym właśnie z owym traumatycznym wspomnieniem. Osoby z PDSD doświadczają koszmarów, retrospekcji, żywych wspomnień, w których czują, że ponownie są traumatyzowani. Złożona trauma. Nie jest formalną diagnozą, jednak osoby, które przeżyły ją, często mają również wypracowały sobie takie metody radzenia, radzenia sobie, kiedy zmagają się w relacjach międzyludzkich i nie są w stanie regulować swoich emocji w sposób prawidłowy i konstruktywny. Często zgłaszają również uczucie pustki, odrętwienia lub poczucia odłączenia. Smutek, głęboki smutek, przemianowany na uporczywe, złożone zaburzenie żałoby, występuje, gdy żal z powodu utraty ukochanej osoby rozciąga się na dłuższy czas, powodując uczucie smutku, samotności, pustki oraz głęboką tęsknotę za ukochaną osobą. Zaburzenie to nie jest diagnozowane, gdy strata wystąpiła w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, ponieważ objawy to mogą być normalnym wskaźnikiem procesu żałoby. Zaburzenia depresyjne. Osoby z zaburzeniami depresyjnymi często doświadczają długich okresów smutku, samotności, anhedonii, które opisać można jako uczucie pustki. Uczucia te mogą nasilać się do stanu rozpaczy, bez nadziei, gdy depresja się pogłębia, co często jest czynnikiem ryzyka samobójstwa. Zaburzenia lękowe. Chociaż jest to mniej powszechne, niektóre osoby z zaburzeniami lękowymi mogą również doznawać poczucia pustki, może to być szczególnie mm, widoczne w przypadku zaburzeń lękowych, które powodują, że ludzie izolują się społecznie, Czy mówimy tu o lęku społecznym. Osoby z tymi zaburzeniami mogą chcieć z jednej strony kontaktu z innymi ludźmi, ale unikają go z powodu swoich obaw, a przedłużająca się izolacja prowadzi właśnie do tych smutnych, pustych odczuć. Zaburzenia związane ze spożywaniem substancji psychoaktywnych. Uczucie emocjonalnej pustki lub odrętwienia może być związane i bardzo często jest z bezpośrednimi skutkami długotrwałego spożywania substancji psychoaktywnych, takich jak narkotyki alkohol, co sprawia, że pojawia się poczucie emocjonalnego otępienia. Pustka jest odczuwana, gdy uzależnienie pogłębia się, człowiek coraz bardziej odłącza się od siebie i swojego starego życia. To uzależnienie prowadzi ludzi często do poczucia bezwartościowości, beznadziei, zagubienia. Powoduje utratę zdolności do wprowadzania zmian. Jak sobie zatem radzi z pustką w początkowej fazie? Oczywiście, zanim to uczucie przybierze dużą i niebezpieczną formę, gdzie nie będzie już, nie obędzie się już bez profesjonalnej pomocy, mając świadomość, że to dopiero początek, możemy samodzielnie zająć się poczuciem pustki. Wprowadzenie pewnych zmian. W sposobie, w jaki reagujemy i radzimy sobie z emocjami, oraz to, jak spędzamy wolny czas, są ważnymi elementami tej drodzy do dobrostanu. Pojawiająca się tu bardzo często w tej przestrzeni medytacja i praktyka uważności jest nie bez znaczenia. Medytacja i uważność opisują bycie bardziej świadomym i obecnym w swoich doświadczeniach z chwili na chwilę, pomagając poczuć się bardziej połączonymi ze sobą swoimi doświadczeniami. Uważaj, że medytacja obejmują również możliwość wycofania się, zdystansowania od trudnych myśli, historii, uczuć, które być może nieświadomie, których nieświadomie unikamy. Najważniejsze, żeby zdobyć się na odwagę do tej konfrontacji z tym, co niewygodne, żeby dać temu wybrzmieć i uwolnić się, a tym samym uwolnić nas no, samych wewnętrznie. Kolejne to poświęcanie, przeznaczanie bo słowa poświęcanie nie lubię przeznaczanie więcej czasu na budowanie relacji z innymi. Człowiek jest istotą społeczną i w mniejszym lub większym stopniu. Zależną od połączenia i interakcji z innymi. A owo społeczne połączenie ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego i może pomóc wyjść z poczucia samotności, odłączenia czy depresji. Bądźmy też świadomi swojego wolnego czasu, lub inaczej, w sposób świadomy zarządzajmy naszym wolnym czasem. Nie zawsze musimy oglądać telewizję w weekendy czy popołudniami, wieczorami. Zamiast tego sprawmy, aby nasz czas liczył się inaczej. Planujmy swoje aktywności, aby były zabawne, interesujące, satysfakcjonujące i starajmy się pokonać ten początkowy opór, który będzie mówił: Nie masz ochoty tego robić. Rozpoczęcie jest najtrudniejszą częścią. Potem poczujemy się lepiej z efektywnie wykorzystanego wolnego czasu. Kolejna rzecz to wyznaczanie celów i praca nad nimi. Wyznaczanie celów może pomóc w walce z pustką, kierując wysiłki w stronę poprawy jakości życia i okoliczności w wymierny sposób. Wyznaczanie celów przydaje także znaczenia codziennemu życiu, zachęcając do. Pełnego nadziei, i spojrzenia w przyszłość, zwłaszcza kiedy doczekamy pierwszych efektów naszych starań. Szukajmy kreatywnego ujścia dla naszych uczuć i emocji. Bycie kreatywnym jest dobre na wiele sposobów, bowiem rzuca niejako wyzwanie naszym mózgom, aby myślały w inny, nowy sposób, dając tym samym upust uczuciom i emocjom. Oraz przynoszą satysfakcję z wprowadzania swoich pomysłów w życie. Wiele kreatywnych poszukiwań to także działania pod wpływem flow i takie, które stymulują nas psychicznie i angażują. Skutkiem ubocznym jest wzrost pewności siebie. Kolejne to pozwolenie sobie na odczuwanie swoich emocji. Emocje są częścią tego, co sprawia, że życie jest pełne i znaczące. Łączą, łączą nas one z nami samymi, z otoczeniem i naszymi doświadczeniami. Ludzie, którzy tłumią swoje emocje, częściej odczuwają pustkę. Uczmy się zatem bycia ze swoimi uczuciami, nie zamiadając ich pod dywan, a pozwalając im wybrzmieć do końca i przepłynąć. Kolejne bardzo ważne to leczenie starych ran. Uczucie pustki wynikające z przeszłych traum lub strat wymaga niejednokrotnie ciężkiej pracy, ponownego odwiedzenia i uzdrowienia tych miejsc, starych ran. Najlepiej zrobić to w terapii z doświadczonym doradcą, lekarzem, ale mogą istnieć inne sposoby pracy poza sesjami, jak sięganie powiedzą, publikacje o samopomocy, dołączanie do grup wsparcia lub pracując nad rozwijaniem. Większego współczucia. Kolejne, nie mniej istotne, to poznanie siebie, dowiedzenie się jak najwięcej o sobie. Wiele osób, które odczuwa wewnętrzną pustkę, czują się też odłączeni od siebie i trudno im w tym wykonać pracę introspekcyjną. Warto rozważyć wykonanie testu osobowości takiego jak. Briggs, kwestionariusz samoopisowy będący rozszerzoną koncepcją Karla Gustawa Junga lub Wielka Piątka aby dowiedzieć się więcej o swojej osobowości i jej wpływie na to jak myślimy, czujemy, zachowujemy się możemy także pracować nad identyfikacją swoich podstawowych wartości które prezentują to co dla nas jest najważniejsze a to z kolei już w jakiś sposób nas ukierunkowuje Coś nie bez znaczenia, a wydawałoby się, że takie powszechne, to zwiększenie swojej aktywności fizycznej. Ćwiczenia i aktywność fizyczna są dobre we wszystkich aspektach naszego zdrowia i fizycznego i psychicznego. Bycie bardziej aktywnym pomaga zrównoważyć substancje chemiczne w mózgu, które regulują nastrój, zmniejszają stres i dostarczają energii. Przeznaczenie regularnie czasu na aktywność fizyczną pomaga również lepiej dostroić się do swojego ciała, co jest szczególnie ważne dla osób, które doświadczają pustki jako poczucia odłączenia od swojego ciała właśnie. Kolejne to i ostatni już na tej liście. Szukajmy sposobów, aby wnieść swój wkład w życie społeczne lub odwdzięczyć się. Akt pomagania innym jest jednym z najbardziej satysfakcjonujących i psychologicznie korzystnych sposobów spędzenia czasu i wydatkowania energii. Znalezienie sposobu na przyczynienie się do czyjegoś dobrostanu i nie to, by pozwalać się wykorzystywać, mówimy o zdrowych granicach, pomaga również w wychodzeniu z poczucia pustki, które częstokroć wynika z braku połączenia, z braku celu lub sensu. I własnej wartości. Pomoc innym może przybierać różne formy. Może to być wolontariat, pomoc przyjacielowi lub współpracownikowi, przekazanie darowizny na cele charytatywne, a nawet małe przypadkowe akty dobroci. Kiedy zwrócić się po pomoc w przypadku poczucia pustki, kiedy dotyczy to nas samych? Bez względu na to, jaka jest pierwotna przyczyna, dojmującej i długotrwałe poczucie pustki, można rozwiązać z pomocą terapeuty. Terapia jest zalecana, jeśli uczucie pustki trwa dłużej, są to już tygodnie, lub jeśli zaczyna wpływać na nasze codzienne funkcjonowanie, destabilizując je. Badania pokazują, że pustka jest objawem najściślej związanym ze słabym funkcjonowaniem w związkach i w sferze zawodowej. Jeśli zmagamy się z uczuciem pustki, warto zwrócić uwagę na swoje zachowanie i rutynę każdego dnia, wypatrując wszelkich zmian, które wydają się nieprzystające do naszej normy. Na przykład, jeśli zwykle chodzimy na siłownię. Codziennie, ale nie, byliś tam, nie byliśmy tam już od kilku długich tygodni, lub jeśli odmawiamy spotkań i rozmów z przyjaciółmi, członkami rodziny, z którymi zwykle rozmawialiśmy, na przykład kilka razy w tygodniu, mogą to być już pierwsze sygnały tego, że coś się dzieje i warto byłoby się temu przyjrzeć. Nawet y, potrzeba dłuższego spania dzień po dniu. Jedzenia mniej lub zaniedbywanie higieny, mogą wskazywać na początki depresji lub innego problemu ze zdrowiem psychicznym. Należy o tym mówić i mieć tego świadomość, ponieważ pustka, w którą nie zaingerujemy, może znaleźć swój niepożądany finał. Powodem, dla którego uczucie pustki jest tak niepokojące, jest między innymi to, że jest ściśle skorelowane z samobójstwami. Samookaleczaniem. Każdorazowo, kiedy pojawiają się myśli samobójcze lub chęć zranienia, należy natychmiast poszukać pomocy. Uzyskanie jej, zanim te myśli się nasilą i zanim pustka się pogłębi, da nam szansę zatrzymania tego yy, i rozpoczęcia procesu, powrotu do dobrostanu. Dla wielu. Najlepszym krokiem do uzyskania pomocy jest umówienie się na spotkanie z terapeutą. Jeśli wiesz, jaki jest konkretny problem źródłowy, poszukaj terapeuty, który specjalizuje się w tym zagadnieniu. Przestrzenie online pomogą w znalezieniu takiej osoby, która specjalizuje się w problemie, z jakim się zmagamy, jest dostępna w dogodnym dla nas czasie. Niektóre rodzaje terapii y, mające więcej badań udowadniających ich skuteczność y, to na przykład y, poznawczo-behawioralna terapia, terapia akceptacji i zaangażowania, dialektyczna terapia behawioralna. Metod jest wiele, więc nie ograniczajmy się to jedynie tutaj przeze mnie wymienionych. Weźmy też pod uwagę grupy wsparcia, które są Pomocnym dodatkiem do terapii. A co jeśli nie dotyczy to nas, a naszej ukochanej osoby? Patrzeć, jak ktoś, kogo kochasz, cierpi, jest trudne, zwłaszcza gdy nie wiesz, jak pomóc. Czasami najbardziej pomocne jest nie robienie ani nie mówienie niczego szczególnego, a po prostu pokazanie, że jest się obecnym, wysłuchanie i zaoferowanie empatii. Unikajmy reagowania na pokusy zapędzania rozmowy z powrotem na siebie i swoje doświadczenia. Warto też powstrzymać się od udzielania rad, kiedy nie jesteśmy o to proszeni. Jeśli naprawdę martwimy się o zdrowie psychiczne naszych bliskich, podzielmy się z nimi tymi obawami i zachęćmy lub pomóżmy im znaleźć terapeutę, psychologa. Pamiętajmy, że nie służy pomocy odgrywanie z nimi roli doradcy, ratownika, a także czynienie ich szczęścia swoją odpowiedzialnością. Być może trzeba będzie ustalić granice i w jakim stopniu wycofać się, jeśli okaże się, że angażujemy się zbyt emocjonalnie lub nadmiernie w sposób, który negatywnie wpływa na nas samych. Jest to również ważne, ponieważ nadmierne roztaczenie parasola ochronnego może budować urazy, które. Potrafią także zniszczyć bliskie związki. Kochani, wiem, że ten podcast jest wyjątkowo długi. Zależało mi jednak, aby ująć tutaj i problem, i wskazać pewne propozycje wyjścia z niego. To ważne, by nie bagatelizować poczucia pustki, zarówno u siebie, jak i u innych. Żyjemy w świecie, który rozpędzony przestaje zwracać uwagę na jednostki. A to przecież one tworzą ten świat paradoks. Stąd mój skromny apel: bądźmy dla siebie obecni, uważni na siebie, samych i siebie nawzajem, na drugiego człowieka. Dostrzegajmy siebie niejmy odwagę na spotkanie z cieniem bo to tam jest rozwiązanie wielu naszych trudności. Dziękuję Wam za Waszą obecność tutaj, bo to świadczy o tym, że uważność ma dla Was znaczenie. Dbajcie o siebie, o swoje otoczenie mądrze i do usłyszenia w kolejnym podcaście.